No i podchodzimy do jakby trzeciej perspektywy. Muszę powiedzieć, że ta perspektywa jest mi najbliższa, najbardziej ludzka. Czyli krótko mówiąc, człowiek tworzy siebie. Dajemy sobie spokój z odniesieniami do Boga, do bogów, do diabłów, do jakichś bytów pozaziemskich, ale zatrzymujemy się na sobie. I to jest dla mnie bardzo kusząca perspektywa, bym powiedział, że ona jest najważniejszą dla mnie. To znaczy, że ja w momencie, kiedy wchodzę w dorosły świat, nawet jeśli zostałem wychowany w rodzinie katolickiej, czy w rodzinie religijnej, szeroko mówiąc, nawet jeśli nauczono mnie jakiegoś szacunku dla autorytetów, nie wiem, naukowych, religijnych, politycznych, historycznych, w momencie, kiedy wchodzę w dorosłość, to zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę to ja jestem najważniejszy, ja jestem centrum świata, ja tworzę siebie. Nikt za mnie nie załatwi mojego tutaj udziału w historii, w długim łańcuchu dziejów. I to ten obraz Michała Anioła może mi posłużyć jako znakomita metafora albo ilustracja wręcz tego, że tutaj to ciągle jestem ja. Ja jestem tym dorosłym, który powołuje młodszego w sobie, a więc jestem rodzicem, który ma dzieci, który patrzy na ich wzrost, który cieszy się ich wzrostem, ale niepostrzeżenie nasze role się zmieniają. I to jest coś, o czym chyba za rzadko myślimy. Tutaj znowu mogę wrócić do Nietzschego, od którego zaczęliśmy jako patrona tego naszego cyklu przemyśliwania wszystkiego na nowo, że właśnie Nietzsche, chociaż był oczywiście uwikłany w swój czas, ciągle się zmagał z tym, z tą religijnością protestancką drugiej połowy XIX wieku, ze sposobem interpretowania tradycji antycznej i tak dalej. On był jednak profesorem, tak? Więc głównie z tym dziedzictwem naukowym miał do czynienia. Natomiast mnie tutaj chodzi o to, żeby Nietzschego i jego doświadczenie życiowe potraktować tylko jako cząstkę odkrywania siebie dla mnie samego, że ja jestem za wszystko odpowiedzialny, że ja tworzę siebie. Czy to nie ma w tym jakiegoś niebezpieczeństwa, takiego nadmuchania własnego ego, że nagle ja sobą wypełniam cały świat? Ja myślę, że granicą, która umożliwia nam jakby, czy takie czerwone światełko się zapala, że to nie o to chodzi, to jest drugi człowiek. W momencie, kiedy ja mam wobec siebie taki ogromny szacunek, kiedy postrzegam swoją niepowtarzalność, kiedy widzę, że ja, pozostając w dynamicznej relacji wobec świata roślin, zwierząt, innych ludzi, i mam tę świadomość, że ja wchodząc w te relacje, tak na całego stwarzam siebie, staję się tym, kim jestem, słuchając tego, co mówią inni, ale jednocześnie zdając sobie sprawę, że staję się mówiąc, więc krótko mówiąc, dochodzi do tego wzajemnego stwarzania się. Ja już nie potrzebuję jakichś zewnętrznych światów, nie ma ucieczki od rzeczywistości, nie ma ucieczki od odpowiedzialności, tylko jest tworzenie tu i tu, tu i teraz, w tej chwili, mnie samego, ale jednocześnie, i to jest pewien paradoks. Ja nie sądzę, żebym tutaj nadużywał Państwa cierpliwości, mówiąc, spójrzcie w lustro, że jeżeli ty cieszysz się sobą, tym, kim jesteś, to jak się stworzyłeś do tej pory, czy tak samo nie patrzysz na drugiego człowieka? Znaczy, w momencie, kiedy ja akceptuję siebie jako tego twórcę, stwórcę siebie samego i całego wszechświata, bo to się wszystko dzieje w mojej wyobraźni, czuję, że poznając, czytając, słuchając, poszerzam horyzonty, jednocześnie to samo potrafię zauważyć u drugiego człowieka. Więc on nigdy nie będzie dla mnie zagrożeniem. On nigdy nie będzie mnie ograniczał. On nigdy nie będzie budził we mnie lęku, ale zawsze będzie takim zaproszeniem do wzajemnego stwarzania się.
budowania własnej niepowtarzalności. Ja sądzę, że ten rodzaj takiej ciekawości i zaciekawienia siebie możemy zauważyć w świecie prawdziwych artystów, poetów, ale też głębokich mistyków. Więc tutaj jakby mamy połączone te światy religijne i ateistyczne, bo one na tym najwyższym czy najniższym poziomie człowieczeństwa potrafią zobaczyć, że tak naprawdę nie ma zagrożenia, jest tylko szansa. I to jest coś, do czego myślę, ten obraz również zachęca. Właśnie taki bardzo dynamiczny, optymistyczny i bardzo spokojny. On pokazuje właśnie te twórcze możliwości, jakie drzemią w każdym z nas. Chodzi o to, żeby im pozwolić zakwitnąć. Tak jak na wiosnę świat się budzi, jeśli pamiętamy, budzimy w sobie pamięć wiosny, to się dzieje jakby spontanicznie. Kwiaty zaczynają nagle, pąki pękają, rozwijają się, liście się rozwijają. Wszystko pęka i się rozwija spontanicznie. I tak samo w momencie, kiedy zdaję sobie sprawę, że życie jest zadaniem, które tylko ja mogę rozwiązać, to wtedy to jest ta przygoda niepowtarzalna. Stworzyć siebie, to znaczy uruchomić, zrealizować te wszystkie możliwości, które drzemią we mnie i czekają na uwolnienie. Niestety tak bywa, że często robimy wszystko, żeby nie pozwolić się sobie rozwinąć. Pozostajemy tym takim pączkiem zmarzniętym, zwiędłym, który nigdy nie uzyska tej potencjalności i piękna kwiatu czy całego drzewa. Chodzi o to, żeby uwierzyć, że naprawdę ode mnie zależy, że życie wokół mnie zakwitnie i we mnie. I bardzo zachęcam do takiego właśnie pozytywnego spojrzenia na siebie i na innych.